Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz nowego 2016 roku chciałbym wszystkim mieszkańcom Kościerzyny złożyć jak najserdeczniejsze życzenia. Błogosławieństwa Bożego, dużo spokoju, odpoczynku na łonie rodziny oraz na nadchodzący 2016 rok dużo szczęścia, aby ten rok był nie gorszy jak obecny, a przydałoby się, aby był odrobinę lepszy. Chciałbym to złożyć dzisiaj, w dniu, gdy przyjdą do nas harcerze z światełkiem betlejemskim. Przesłaniem tegorocznego dnia jest Zauważmy Człowieka. I to jest ważne przesłanie, z którym chciałbym się z Państwem także podzielić.